taka duża łatwość tworzenia opowiadań, legend, pewnych kojarzeń, każe stawiać olbrzymi znak zapytania, czy cała ta cywilizacja, w której żyjemy, nie jest w jakimś stopniu procentem tych wydumań, czy wymarzeń, czy jakichś dziwnych, niedokończonych snów. Horoskop na cały tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. Koziorożec. Czas skończyć zabawę z ogniem. Ukochana osoba znad ciepłego morza powróci. A szampana w nadmiarze nie pij, bo zaszkodzić ci może. Jakaś tajemnicza moc, tajemnicza siła mówiła: przewieź mnie z powrotem, zawieź mnie z powrotem, bo cię spotka nieszczęście. Ojciec był wytrzymały, wytrzymał 10 dni, a raczej 10 nocy tych snów, ale po 10 nocach miał tego dosyć. Wziął synów, zwołał sąsiadów, załadowali kamień na furę i odwieźli, ale oczywiście nie odwieźli w to samo miejsce, bo znów się kosy łamały, tylko zwalili go zupełnie gdzie indziej. Płakały kamienie i schody płakały. Gołębie łzami leciały po policzkach nieba. Płacz rósł wiosennymi kiełkami, łzami owocowały ogrody, w kłosach pęczniały łzy. Wodnik. Starych mebli do nowego mieszkania nie przenoś, ale żonę zabrać możesz. Teraz natomiast zostało nam tylko zdjęcie kamienia. Można zrobić to za pomocą teleradiestezji. No oczywiście pomiar nie jest tak pewny jak bezpośrednio, ale teleradiestezja jest powszechnie stosowana. Więc moja metoda to jest badanie wszelkich, no powiedzmy, wytworów na 12 niezależnych energiach. To robię mentalnie. Ja przypuszczam, że to jest kompensacja pewnych zaburzeń energetycznych Ziemi, jaka ma miejsce na styku epok. Mówi się, że cały ten okres ludzkości to jest wiek żelaza, wiek przemocy, Kali Yuga, czarny okres. Ma być przejście tak zwanej Satya Yugi, wieku prawdy, gdzie będzie o wiele większa wibracja. Ryby. Nowych miłości nie szukaj, tej, którą masz, nie lekceważ. Szczęście przychodzi, ale odejść może. Po jej twarzy spokojnej przeskakiwały obłoki. Miesiąc, dzień, ma.
Kiedy 10 maja 78 roku przyleciał UFO nad Emilcin i z tego UFO wysypały się jakieś dziwne czarniawe istoty, te istoty niewątpliwie tego kamienia szukały, ale szukały go, o dziwo, właśnie tam, gdzie leżał 50 lat wstecz. To zagadnienie było przedmiotem rozlicznych badań, obliczeń. Sprawa jest oczywiście trudna, bo sięga swoimi początkami miliardów lat. I wiadomo jest dzisiaj, iż wyniki, które się uzyskuje przy obliczeniach, one się nieco różnią. Oczywiście to jest zależne od metod, którymi się operuje. Zielony nie ma nic, niebieski lekko na minus, to jest niedobra wola. Indygo silnie na minus, niedobre promieniowanie. Fiolet silnie na minus, lazerowy silnie na minus. Turkusowy jakoś nie bardzo, szmaragdowy. Więc z tego wynika, że ten kamień mógł mieć pewne znaczenie dla sił, nazwijmy to asurycznych, czyli to wiadomo, że w Indiach byli bogowie asurowie. Asurowie to były raczej siły ciemne. I prawdopodobnie służył do pewnych inicjacji typu pogańskiego. Ludzkość jest w niewoli u sił ciemnych, ale siły ciemne władają ogniem. Ów tajemniczony musiał zabrać ogień owej ciemnej sile i nie zostać jej niewolnikiem. No są to chyba wszystkie takie przejawy działalności artystycznej, z których normalnie przeciętnie wykształcony widz na tradycyjnej historii sztuki po prostu jak widzi takie zjawisko, to się bardzo dziwi, bo to nie wiadomo, co to jest, prawda? Nie wiadomo, czy to jest, ani to nie jest rzeźba, ani to nie jest teatr, ani to nie jest też balet, mimo że artysta występuje na żywo, ani to nie jest malarstwo. A jednocześnie jest używany na przykład kolor, głos, dźwięk, prawda? Chodzi o co?
Mianowicie istnieją dwa wielkie ośrodki psychiczne, jakby centra, które człowiek może rozwinąć. To jest ośrodek Księżyca i ośrodek Słońca. Jeżeli rozwinie się ośrodek Księżyca, to jest ta niższa magia i jest niebezpieczeństwo, co prawda jest energia życia, ale jest niebezpieczeństwo, że zostanie się asurem, czyli istotą negatywną. Natomiast ta energia jest niezbędna z kolei. Natomiast to, żeby zostać istotą dobrą, to trzeba jeszcze rozwinąć energię Słońca. Yeah.